Grał pan kiedyś w tak brutalnym meczu z tak ostro grającymi rywalami? Tak, zdarzało się. W Turcji co tydzień są takie mecze, także taka wrogość na trybunach w Turcji to jest normalka. Akurat kiedyś grałem tutaj z Polonią Warszawa na tym samym stadionie z Podgoricą, także no, byłem na to przygotowany, ale wydaje mi się, że sędzia tutaj był troszeczkę zaskoczony reakcją kibiców i powinien lepiej się zachować. Jest punkt na początek eliminacji Mistrzostw Świata. Jesteście bardziej zadowoleni, że jest punkt, że jest remis, że na tak gorącym boisku udało się nie przegrać, czy trochę zawiedzeni, że no, gdyby się udało przewagę utrzymać dłużej, to mogłoby być nawet i 3 punkty? No na pewno, mogliśmy pokusić się o 3 punkty, ale trzeba szanować ten jeden punkt. Z jednej strony można się cieszyć, że na takim terenie przy wyniku 2-1 podnieśliśmy się i wyrównaliśmy, ale trzeba też pamiętać, że mecz się dla nas zaczął idealnie. 1-0 powinniśmy dłużej to utrzymać, kontrować, bo mamy ku temu idealnych zawodników. Także wydaje mi się, że troszeczkę musimy przeanalizować to spotkanie, bo moim zdaniem te 1-0 powinniśmy wywieźć, a nawet strzelić bramkę na 2-0 i zgarnąć 3 punkty. Zdaje pan sobie sprawę, że to pana wejście odmieniło naszą grę, bo już siadła w końcówce, gol do szatni, wyszedł pan, rzadko są zmiany w przerwie, wyszedł pan, no i ta gra była dużo, dużo lepsza, no i go. No tak, na pewno bardzo się cieszę z bramki, bo wchodziłem z takim nastawieniem, żeby wejść, pomóc drużynie, strzelić bramkę, udowodnić tym wszystkim ludziom, którzy mówią, że Coro Mierzejewski robi w kadrze, skoro nie gra w klubie, także pokazałem, że miesiąc bez gry niekoniecznie musi szkodzić, także cieszę się, że pomogłem drużynie i dołożyłem jakąś tam cegiełkę do tego punktu. Co mówiliście sobie w przerwie? Jaka jest atmosfera, kiedy jest akurat gol do szatni? Jakie pan usłyszał założenia na tą drugą połowę? Akurat w przerwie mnie nie było, akurat już poszedłem się rozgrzewać, ale na pewno było nerwowo, bo tak jak wcześniej powiedziałem, mieliśmy 1-0, przegrywamy 2-1 i ta bramka ze stałego fragmentu gry troszeczkę nas dobiła, ale wydaje mi się, że w szatni padły jakieś tam ostrzejsze słowa, bo patrzyłem po chłopakach, że wychodzili bardzo zmotywowani i z chęcią strzelenia bramki na drugą połowę. Mieliście trochę pretensji do Ludo, że tak szybko sprawił, że straciliśmy tą grę w przewadze? No i na ten temat nie chciałem się opowiadać, na pewno Ludo żałuje, bo to był ogromny błąd, szkoda, że to zdarza się już drugi raz, ale cieszymy się, że dowiedzieliśmy ten punkcik.